Cześć, witajcie. Dzisiaj już pokażę wam malucha Karola, mojego brata. Zobaczcie, jaki ładny. Jak widzieliście, tam będziecie mieć link. Przypnę wam link w opisie na ten. Na mój starszy film, na mój pierwszy filmik na tym kanale nowym. No zobaczcie, ładny maluch, w bardzo dobrym stanie jest. Tu ma lusterka, tu są takie poduszki, żeby się dobrze siedziało. Pokrowce takie fajne, czerwone na siedzenia. Kierownica. I teraz wejdziemy do malucha. Zobaczcie, tutaj mamy kierownicę, klakson, tutaj mamy drzwi od pasażera i skrzynię biegów, tutaj są mapy, może nie są zbyt nowe, ale przynajmniej mają jeszcze trochę, są jakieś drogi. Chowamy je. Ojej. Chowamy. I zamykamy drzwi. Dobra. Teraz idziemy tutaj. Na tył, czyli do silnika. Tutaj otwieramy. Silniczek w bardzo ładnym stanie. Wszystko nowe. Oprócz tej jednej rury chyba. No. Tutaj mamy taką naklejkę. Na lusterku. I zobaczcie, jak se mój brat tutaj ładnie urządził. Tutaj ma jakąś książkę, żarówki, jakieś szaliki, żeby przykrywać. On bardzo dba o tego malucha. Kupiliśmy go za nie bardzo dużą cenę. Kosztował albo dobra, lepiej nie będę mówił, ile kosztował. Mamy tutaj światła sobie. Proszę. Okienko z takim napisem Bespo do malucha. Tutaj jest to lusterko z tą naklejką. Tutaj kolejne drzwi, a tutaj kocyk z DDR-u. Tutaj znaczek, tutaj naklejka, tutaj pudełko po ciastkach Oreo, a tutaj jest do benzyny, ja nie pamiętam, jak to się nazywa. Napiszcie w komentarzu, może mi się przypomni, może wy mi pomożecie, bo ja się nie znam na tych maluchach, tylko mój brat się zna lepiej niż ja. Tam mamy kluczyki, może mi się uda przybliżyć. Ładnie. No to może będzie na tyle, co? Trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć. High.
just find it and take it. Don't